Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny wieczór z Supro. Dzisiaj tylko taka szybka akcja. Montaż cyberdachu. Na szczęście się udało. Tutaj od dołu on jest skręcany. Też na uszczelce takiej zamontowaliśmy. Tu są odpływy z czterech stron. Takie wężyki, o. Odprowadzanie wody. Uszczelkę stosowaliśmy taką jak do tych bocznych szyb, tylko grubszą. Fajnie, bo ona fajnie się dogięła. I tak jak widzicie, udało nam się też zamontować boczki drzwi. Z lewej, jak i z prawej. Tu jeszcze brakuje nam tylko takich zaślepeczek. Musimy je odnaleźć. Pomocować te od przycisków. Zaślepki, no i te wszystkie takie odleżyny, musimy to wszystko rozmasować. I tak, co tutaj nas boli trochę? Boli nas to, że szyberdach miał iść do regeneracji, ponieważ tutaj delikatnie od dołu była uszczelka i gdzieś tutaj korozja bierze, natomiast nie znalazłem jeszcze firmy, która podjęłaby się tego rozebrania, zregenerowanie naprawienia. Także założyłem ten szyberdach tak, jaki był. Pozabezpieczałem go takim specjalnym konwerterem na korozję. No nie jest klejony, więc tutaj na uszczelce w każdej chwili możemy go zdemontować. Pod sufitkę oddałem do znajomego do obszycia. Tutaj była fabrycznie w takim kolorze. Natomiast postanowiłem ją zrobić na czarno. Będzie fajnie pasowała do tych boczków, co tutaj są przy szybach. I założymy tą podsufitkę. A myślę, że jeżeli znajdę kogoś, kto podejmie się naprawy tego szyberdachu i odnowienia go, no to tutaj nie ma problemu, bo ściągnę tylko boczki i podsufitka jest króciutka. Ile ona ma? 1,20 m. 1,40 m, więc zdemontuję ją przez tylnią szybę i oddam wtedy szyberdach bez żadnej tam grubszej ingerencji do naprawy. Dobra, jaki kolejny etap? Kolejny etap jest taki, że z Boskim będziemy tutaj dopasowywać te dywany nowe. Mamy rolkę całą. On będzie sobie robił to. Ja mu będę pomagał. Ja mam plan taki, żeby tą stronę już doprowadzić do końca. Tak, i z tej strony tutaj jest. Muszę tak zaślepić w antenkę. Wszystkie te plastiki już muszę na gotowo poskręcać, bo one potem będą tutaj zasłonięte, więc żeby nie rozbierać 10 razy. Muszę poprawić tą lampę trochę. I co dalej? I w zasadzie tyle. I możemy wtedy zakładać pod sufitkę, dywany będą, uzbrajamy boczki, kanapy, fotele. I odpalamy. Jeszcze bag jest, o, bag leży. Bag tutaj leży, więc nie odpalimy. Ale tych części trochę ubyło. Zostały w większości te, co już mają tutaj być. Plus te podwójne, no zobaczymy, które będą do czego pasowały lepiej. Udało nam się też powymieniać te uszczelki. Tutaj była uszczelka bardziej przetargana, z tej dawcy była mniej, więc też nie jest idealna, no ale została wymieniona. Tutaj od dołu te uszczelki też zamontowaliśmy. Co jeszcze, Boski, zamontowaliśmy takiego? O. Ograniczniki, tu zaślepki. Tą uszczelkę żeście już widzieli. Tutaj tą uszczelkę. Tutaj jeszcze muszę przynieść takie, przychodzą czarne plastiki, aby je odnaleźć. Dodatkowo tutaj przychodzą tu i tu, takie listewki. Z drugiej strony to samo oczywiście. No i jeszcze tutaj na rand maski przychodzi uszczelka, ale nie wiem, czy ją będę montował, zobaczę. Zobaczę, jakie jest stanie od dawcy. I plan jest taki, żeby do połowy przyszłego tygodnia zamknąć temat ze środkiem. Następny etap, montaż baku, albo najpierw wymiana rozrządu, montaż baku
i skręcanie zawieszenia od dołu, plus potem zderzaki. Tutaj, tutaj co jeszcze mamy, Boski? Potem jak sobie to chyba zaczniemy już przy silniku robić i od dołu, to w międzyczasie może rozbierzemy tego dawcę, wyciągniemy silnik, będziemy mieć wszystkie części na wierzchu i co? I muszę wysłać wymiary tarcz hamulcowych, bo znalazłem w Stanach dostępne tarcze, szczęki i klocki, bo jednak okazało się, że mamy tylko do tyłu. Tarcza do przodu nie ma i tutaj w Polsce też nigdzie nie mogłem znaleźć, chyba że macie jakieś dojścia, to bardzo chętnie odkupimy. No nic, na dzisiaj chyba to już wszystko, niby połowa tygodnia, ale już zmęczenie nam się daje we znaki. Jeszcze zaczyna się sezon opon powoli, pogoda ciepło, zimno, leje, wieje, wszystko na nie, ale dajemy radę. Także kolejny etap już chyba nagramy z montażu podłogi i z montażu podsufitki. Piszcie w komentarzach, czy zostawilibyście tą podsufitkę jasną, czy czarną. Ja wybrałem czarną, myślę, że już zdania nie zmienię, ale lubię słuchać waszej opinii. Także dzięki i pozdrawiamy.